po raz 14 kilkudziesięciu biegaczy zmierzyło się z niecodziennym dystansem 3360 metrów. 1 maja na sportową imprezę do Chlebowa zaprosili Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń Wiejskich pod patronatem gminy Miłosław i starosty Wrzesińskiego. W tym roku, w 14 otwartym biegu Pętla Chlebowska, najszybszy okazał się wrześnianin Marcin Długosz. Urozmaiconą trasę pokonał w czasie 11 minut 17 sekund, wyprzedzając rekordzistę Patryka Bzowego z Chrzanu, który w 2014 roku pokonał ją w czasie 10 minut i 7 sekund. Jest to 3300 metrów, jestem tutaj już trzeci raz. Dwa lata temu byłem trzeci, w zeszłym roku się nie dało, byłem czwarty, a dzisiaj pierwszy raz w życiu udało mi się wygrać bieg, więc jestem zadowolony. Trasa, początek jest asfalt, potem trochę jest żużel, polna droga, więc trasa jest zróżnicowana. Start i metę biegu zlokalizowano przy tamtejszej świetlicy wiejskiej. Tegoroczna impreza miała szczytny cel – zebranie środków na pomoc w leczeniu Mateusza Antoniewicza z Orzechowa. Podczas tej zbiórki były dwie puszki. Puszki oczywiście zaplombowane z wizerunkiem pana Mateusza. I przy wpisie na bieg każdy zwrócił jakieś tam monety czy pieniądze. Oczywiście każdy z uczestników biegu otrzymywał przypinkę z okazji tego biegu między innymi. I to był bieg tak zwany bieg z okazji jubileuszu 600-lecia Chlebowa, które przypada właśnie w tym roku i które będziemy obchodzić w lipcu, 1 lipca. Ale ten bieg już był namiastką tego jubileuszu.